Serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i mnie słychać. O, dobry wieczór. O, super. Są Państwo. Świetnie, bardzo się cieszę. Dobry wieczór. To proszę o informację, skąd Państwo do nas przybyli. Poczekamy na informację, czy jesteśmy na Facebooku, żeby z wszystkimi rozpocząć. Kielce, Wieliczka, Włodawa. Dzień dobry. Szczecin, Oleśnica, Piła. Wspaniale. Prawie cała Polska widzę. Kraków. Super, zawiercie. Tak szybko Państwo piszą, że nie jestem w stanie tego nawet przeczytać. Czekamy na Facebooka. Tu. Sprawdzamy, czy jesteśmy na Facebooku, drodzy Państwo. Jesteśmy! Super! Jesteśmy na Facebooku. Świetnie, ja dopiero teraz. O, widzę, że już jesteśmy nawet od kilkudziesięciu sekund. Dobry wieczór, witam Państwa obecnych na Facebooku. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. Koszalin, widzę Bielsko-Biała. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nawet Państwo sobie nie wyobrażają, jak się cieszę, że spotykamy się ponownie po. No, w sumie 2 miesiącach, bo mieliśmy taką 2-miesięczną przerwę, najpierw grudniową, związaną ze świętami, z tym czasem takim, wiadomo, świątecznym, później styczniową, związaną w sumie z naszymi feriami na Śląsku, w sensie no, naszymi kinoszkołowymi, bo jesteśmy na Śląsku, jak Państwo być może wiedzą, ale w lutym wracamy i to wracamy z przytupem, ale ponieważ no, mieliśmy tę 2-miesięczną przerwę, no, dzisiejszy webinar jest związany z jakimś tam stresikiem z naszej strony i też mieliśmy, powiem Państwu w sekrecie, mieliśmy takie małe problemy techniczne. Ja obawiałam się, czy dzisiejszy webinar w ogóle się odbędzie. Ewelinka, która jest w kinoszkole, która obsługuje technicznie, mówi: No to co, masz trudne emocje? Mówię: No, mam trudne emocje. Czyli jak Państwo widzą, dzisiaj podchodzę do tego webinaru w lekkim stresie. Muszę sobie poradzić z trudnymi emocjami, które mam. I mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że jak najbardziej cały webinar się odbędzie. Drodzy Państwo, jak część z Państwa być może wie i zna mnie, nazywam się Joanna Zabłocka-Skorek, jestem prezeską Fundacji Kinoszkoła i od jakiegoś czasu prowadzę webinary, nawet od kilku lat bym powiedziała, prowadzę webinar tutaj w kinoszkole. I dzisiejszy webinar jest kolejnym webinarem z serii webinarów o porozumieniu bez przemocy. Jeśli Państwo są zainteresowani naszymi poprzednimi webinarami, to znajdą je Państwo zarówno na naszej stronie internetowej www.kinoszkoła.pl, jak również znajdą je Państwo na Facebooku, znajdą je Państwo na YouTubie. Zatem mogą Państwo wrócić do tych naszych wcześniejszych webinarów, żeby zobaczyć, o czym tam mówiliśmy. To było wprowadzenie do porozumienia bez przemocy, później były konflikty w duchu porozumienia bez przemocy, a dzisiaj będziemy mówili o trudnych emocjach, które towarzyszą nam, jako nam nauczycielom, naszym uczniom, ale też no, przede wszystkim nam, ludziom, prawda? Także myślę, że każdy z Państwa czegoś będzie mógł się ciekawego dowiedzieć. Kilka spraw organizacyjnych, też czekając, aż zbierzemy się, bo niekiedy jest tak, że trzeba chwileczkę poczekać na to, aż wszyscy, którzy chcieli być obecni, do nas dotrą. Proszę pamiętać o tym, że mogą Państwo i bardzo prosimy o udostępnianie naszego webinaru. Mają Państwo w swoim gronie mnóstwo kolegów, nauczycieli. Zatem, żeby po prostu dobro, którym jest porozumienie bez przemocy, niosło się w świat, prosimy o udostępnianie. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Kilka spraw organizacyjnych. Jeśli chodzi o czas trwania, to zazwyczaj chcemy się zmieścić, chcemy, żeby ono trwało maksymalnie 90 minut. Mam nadzieję, że do tego czasu, czyli do 20:30, uda nam się zakończyć. Ale jeśli ktoś z Państwa musi nas opuścić wcześniej, to oczywiście proszę pamiętać, że webinarium jest rejestrowane.
że będzie dostęp na naszym Facebooku, będzie dostęp na naszej stronie internetowej www.kinoszkoła.pl, będzie dostęp na naszym YouTubie, zatem nikt z Państwa nic nie straci, tak? Jeśli będą Państwo musieli wyjść wcześniej. Wszystkie materiały dydaktyczne i certyfikat są dostępne i teraz, drodzy Państwo, jeśli Państwo są na GetResponse, to wystarczy tutaj kliknąć w ten link na zielonej wstążce, taśmie, nie wiem jak to się nazywa, ze słowem kup teraz, natomiast jeśli Państwo są na Facebooku, to wystarczy kliknąć w materiały dydaktyczne w ten link, który wysyłają tutaj Państwo nieradkowie Państwu i to jest link do materiałów dydaktycznych i certyfikatu. I teraz chyba jest ten moment, w którym chciałabym właśnie powiedzieć Państwu, że ja jestem widoczna i ja do Państwa przemawiam, natomiast są ze mną moi przyjaciele, nasz zespół kinoszkołowy na GetResponse, opiekuje się Państwem Ewelina Grzegorzewska, która jest kierownikiem biura kinoszkoły, natomiast na Facebooku opiekują się Państwem Ola i Łukasz Nieradkowie, którzy będą Państwu podsyłać, odpowiadać na pytania, podsyłać linki, które będą ewentualnie potrzebne. Także proszę klikać tylko i wyłącznie w to, co wysyła Państwu nasz zespół, czyli z profilu Kinoszkoły. Żadne inne linki nie klikać, bo przecież mogą być jakieś chatboty, które nam tutaj utrudnią sprawę. Co jeszcze? Aha, może powiem, co jest w dzisiejszych materiałach na początku, później będę też oczywiście do nich wracać. Jeśli chodzi o materiały, to dzisiaj mamy dla Państwa oczywiście certyfikat, to wiadomo jak zawsze, natomiast w materiałach bardzo dużo dobroci, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy aż 6 lekcji wychowawczych, aż 6 scenariuszy zajęć do lekcji wychowawczych i wszystkie one poświęcone są tak naprawdę głównie złości. Tworząc webinar stwierdziłam, że no, trudno będzie mówić Państwu o wszystkich trudnych emocjach, które się pojawiają. I dzisiaj, na dzisiejszym webinarze będę chciała głównie skoncentrować się wokół złości. Myślę, że z tą emocją mamy największe trudności, my i nasi uczniowie. Natomiast proszę się nie martwić, bo do reszty trudnych emocji będę chciała wrócić. Tylko proszę o informację, czy Państwo tego potrzebują, bo dla nas najważniejsze jest to, aby Państwo wychodzili po prostu wzbogaceni po naszych warsztatach, po naszych webinarach i po prostu no, nie chcemy Państwu proponować czegoś, czego Państwo nie potrzebują. Więc jeśli Państwo chcieliby skorzystać na przykład z webinaru dotyczącego wstydu albo poczucia winy, to proszę o informację, że chcą Państwo więcej webinarów o trudnych emocjach w porozumieniu bez przemocy. Zatem dzisiaj po 2 scenariusze dla każdej grupy wiekowej, dla klas 1-3, dla klas 4-6 i dla klas starszych, czyli powyżej 7 klasy. I mają Państwo zarówno takie scenariusze, które dotyczą po prostu tematów związanych z złością, ze złością, ewentualnie z zazdrością, bo takie się pojawią w klasach 1-3, ale również mogą Państwo skorzystać też w pracy z filmami pełnometrażowymi i do nich też mamy napisane scenariusze i one są również w materiałach. Zatem serdecznie zapraszam. O, Pani Małgosia pisze, a może lęk? Super, Pani Małgosiu, zapisuję sobie strach i lęk, jak najbardziej. Oczywiście, że tak, strach i lęk, jak najbardziej. Ja prowadziłam jakiś czas temu webinarium o stresie, on jest właśnie też związany ze strachem i lękiem, jak najbardziej, więc możemy do niego wrócić. Oczywiście, że tak. Dobrze, to tyle o materiałach, które dzisiaj są Państwu zaprezentowane. Proszę pamiętać, jeśli chodzi jeszcze o kwestie organizacyjne, że na naszej grupie Kinoszkoła Klub Nauczycieli tam też są różne informacje, które mogą być dla Państwa, dla nauczycieli przydatne. Proszę pamiętać o tym, że jako Kinoszkoła prowadzimy również szkolenia i warsztaty stacjonarne, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby nas zaprosić, jak inne szkoły, które nas zapraszają na szkolenia stacjonarne, to również istnieje taka możliwość. Dojeżdżamy no, praktycznie do całej Polski, także mogą Państwo nas zapraszać. A jeśli chodzi o nasze kolejne webinaria, to zapraszam Państwa już w
najbliższy poniedziałek, spojrzałam na kalendarz, w najbliższy poniedziałek na webinar prowadzony przez naszą ekspertkę od papierologii, czyli panią Angelikę Perdek-Chabinowską. Ja przepraszam, że tak mówię, to nie jest tak, że ja nazywam to pejoratywnie, tak? Chodzi o całą dokumentację i o to, że naprawdę Angelika jest takim naszym tutaj mistrzem, jeśli chodzi o całą dokumentację szkolną. Zatem 13 lutego w poniedziałek, jak wdrażać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej. W kolejnym tygodniu, 22 lutego, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, zaproszę Państwa na webinar poświęcony właśnie temu zagadnieniu. I tutaj troszkę będę Państwu też wprowadzać właśnie zagadnień związanych ze smutkiem, z depresją, ale też w duchu porozumienia bez przemocy. Zatem, no jeśli ktoś z Państwa będzie chciał uczestniczyć, to dokładnie za dwa tygodnie znowu spojrzałam w kalendarz w środę o depresji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją i też przygotujemy dla Państwa scenariusze, które będą Państwo mogli wykorzystać w pracy z uczniami. Zatem zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam nauczycieli klas ósmych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bardzo wyjątkowy webinar 1 marca, na webinar pod tytułem Jak wspierać system wartości nastolatka i on nie będzie tylko o tym, jak wygląda system wartości współczesnego młodego człowieka, jak wzbogacać jego system, ale również opowiem Państwu o bardzo wyjątkowym filmie, który wchodzi na nasze ekrany 3 marca, o filmie Filip. I też do tego filmu będziemy mieli scenariusze. Ten film wpisuje się po prostu w ten temat, czyli temat systemu wartości współczesnych młodych ludzi. Bardzo serdecznie zapraszam nauczycieli, Państwa nauczycieli klas starszych, bo to będzie naprawdę coś, z czego Państwo będą mogli bardzo, bardzo mocno skorzystać z pracy z uczniami starszymi. Zazwyczaj Państwo uczący w klasach starszych mówią, że mniej jest jakby treści dla nich, więc tym razem będzie ten webinar dedykowany Państwu. No i o tych marcowych naszych kolejnych webinarach będę mówiła Państwu później, bo nie chcę teraz już tracić czasu. Czy mają Państwo jakieś pytania natury organizacyjnej wstępne? Jeśli tak, to proszę pisać. Ja oczywiście widzę Państwa komentarze na Facebooku, być może z jakimś tam kilkusekundowym opóźnieniem, ale je widzę, zatem mogą Państwo pisać. Na GetResponse w miarę to przychodzi od razu. Ja mam wrażenie, drodzy Państwo, że mówię dosyć nieskładnie. Myślę, że to jest wynikiem stresu spowodowanego tym właśnie, co się działo przed webinarem, ale mam nadzieję, że zaraz się uspokoję. Myślę, że Państwa bardzo pozytywny feedback i dobra energia mi pomoże, bo zawsze tak jest, że Państwa energia mi pomaga. Okej, no to przechodzimy, Szanowni Państwo, do meritum i ja absolutnie nie będę dzisiaj wracała do treści, o których mówiliśmy na poprzednich webinarach poświęconych porozumieniu bez przemocy. Muszę natomiast powiedzieć kilka rzeczy, które jakby, no wiedzą Państwo, no muszą być powiedziane przy okazji każdego webinaru, a tym bardziej webinaru zajęć dotyczących trudnych emocji w duchu porozumienia bez przemocy. Zatem, jak Państwo wiedzą, dla nas, dla mnie i dla całego naszego zespołu kinoszkołowego, porozumienie bez przemocy nie jest tylko metodą komunikacji. Jasne, że wiemy, że jest metodą, jasne, że staramy się i myślę, że komunikujemy się w duchu porozumienia bez przemocy, ale dla mnie i dla naszego zespołu porozumienie bez przemocy, czyli non-violent communication jest po prostu filozofią życia. My wierzymy w to, że porozumienie bez przemocy wzbogaca życie, że umożliwia, ułatwia i sprawia, że ta komunikacja z drugim człowiekiem, kontakt z drugim człowiekiem jest autentyczny, jest wartościowy, jest szczery, a to jest dla nas po prostu najważniejsze. Empatia dla siebie i empatia dla drugiego człowieka to są takie dwa sztandary najważniejsze w porozumieniu bez przemocy. My w nie wierzymy i chcemy je jakby no, roznosić do świata, tak? Przynosić do świata.
Druga rzecz, bardzo ważne, porozumienie bez przemocy, mówiąc najprościej i tak naprawdę, no, jeżeli mam powiedzieć jakieś najważniejsze zdanie, oprócz tego, że jest filozofią życia, to jest po prostu szacunek do uczuć i potrzeb swoich i drugiego człowieka. To jest komunikacja empatyczna. To jest takie właśnie bycie z drugim człowiekiem szczerze, autentycznie, z szacunkiem do uczuć i potrzeb swoich, czyli moich i drugiego człowieka. I trzecia rzecz, uczucia, emocje informują nas o wszystkich naszych zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach. I to, drodzy Państwo, jeśli chodzi o rozumienie oswajanie, bo chciałabym powiedzieć, jakby nie tylko radzenie sobie z trudnymi emocjami, ale też oswajanie, bo im bardziej oswoimy trudne emocje, oswoimy swoją złość, oswoimy swój wstyd, swoje poczucie winy, swoje poczucie żalu, im bardziej oswoimy te emocje, czyli bardziej je zrozumiemy, tym lepiej będziemy mogli reagować w momencie, w którym one do nas przyjdą, prawda? Więc żeby móc je zrozumieć, my musimy wiedzieć, z czego one wynikają. Czyli tak naprawdę ja Państwu dzisiaj no, nie sprzedam takich konkretów dotyczących tego, jak sobie radzić z trudnymi emocjami, no bo jasne, że Państwu powiem, że oddychanie jest najważniejsze, tak? Ale ja będę z Państwa chciała bardzo serdecznie zachęcać do tego, żeby jak najbardziej pracować tak wewnątrz, tak jakby ze sobą, ale też myślę, że wszyscy Państwo będący dzisiaj na tym webinarze, ja mam absolutne przekonanie, to jest kwiat polskiej edukacji, kwiat polskiej oświaty i wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że praca z drugim człowiekiem rozpoczyna się od pracy własnej, tak, że nie jesteśmy w stanie dać empatii drugiemu człowiekowi, jeśli tej empatii nie dajemy sobie samemu. Przypomnę teraz Państwu o tym, za chwileczkę o tym, czym są emocje, czym są potrzeby, bo to będzie ważne, żeby mówić właśnie o tych trudnych emocjach. Pan Kacper pyta, dobry wieczór, czy da się oswajać swoje emocje bez terapii? Ja myślę, że się da, że to jest pierwszy krok, chyba że są już takie problemy w kontakcie ze światem, które wynikają właśnie z trudnością odczytywania własnych emocji i radzenia sobie z nimi, że wtedy jest potrzebna terapia. To jestem o tym przekonana. Okej, nie widzę więcej pytań, więc na razie się do nich nie odnoszę. Zatem, jeśli chodzi o emocje, to muszę Państwu pokazać, muszę Państwu zmienić teraz prezentację, bo tak, mamy podział na emocje przyjemne i emocje nieprzyjemne. Z poprzednich webinarów Państwo doskonale wiedzą, że nie ma podziału na emocje złe i dobre, pozytywne i negatywne, bo emocje po prostu są i mamy prawo, absolutne prawo je odczuwać. A emocje dzielimy po prostu na te, które są przyjemne, które powstają wtedy, gdy nasze potrzeby są zaspokojone i emocje nieprzyjemne, czyli takie, które powstają, gdy nasze potrzeby nie są zaspokojone. Z tego co pamiętam, to w materiałach dydaktycznych do tego pierwszego webinaru, czyli do wstępu do porozumienia o bezprzemocy, tam w materiałach dydaktycznych pojawił się cały ten zestaw tych wszystkich emocji i potrzeb. Proszę sobie przypomnieć, drodzy Państwo, którzy byli na tych webinarach, jak rozmawialiśmy o tym, że przed poznaniem porozumienia bez przemocy większość z nas rozpoznawała w sobie tak naprawdę kilka, może kilkanaście emocji, tak? Natomiast po poznaniu porozumienia bez przemocy, no nagle się okazuje, że tych emocji jest znacznie, znacznie wcześniej, więcej niż na przykład te kilka albo kilkanaście, które znamy, tak? Czyli gdy nasze potrzeby są zaspokojone, to czujemy szczęście, radość, wzruszenie, spokój, ulgę, energię itd., itd., moc, satysfakcję. Natomiast gdy nasze potrzeby są
niezaspokojone, no to wówczas pojawiają się takie jak smutek, irytacja, rozczarowanie, frustracja, zniecierpliwienie, spieszenie, wzburzenie itd., itd. Myślę, że nie ma potrzeby, żeby bardziej teraz rozwijać te kwestie, za chwileczkę jeszcze do tego wrócimy. Natomiast to, co bardzo ważne, to to, że porozumienie bez przemocy mówi, że wszelkie działanie człowieka, czyli każde zachowanie człowieka jest próbą zaspokojenia swoich potrzeb. Mówiąc dokładniej, każdy z nas, każdy człowiek ma dokładnie te same potrzeby, czyli ja, moja Ewelina, Ola i każdy z Państwa, wszyscy mamy te same potrzeby, one są na różnym stopniu, tak? Bo niektórzy mają większą potrzebę zabawy, inni mają mniejszą, niektórzy mają większą potrzebę kontaktu ze światem przyrody, inni mają mniejszą, ale wszyscy mamy dokładnie te same potrzeby. Natomiast to, co nas różni, to inne strategie zaspokajania tych potrzeb. I o tym, właśnie o tym, czym się różnią potrzeby od strategii, rozmawialiśmy na tym drugim webinarze, czyli na webinarze dotyczącym konfliktów. Jeśli Państwo są zainteresowani, to zapraszam do odwołania się do tamtego webinaru dotyczącego konfliktów. No i teraz otwieram tą puszkę Pandory, bo jakbym Państwa zapytała, znaczy nie tych z Państwa, którzy byli na poprzednich webinarach, ale tych, dla których być może porozumienie bez przemocy jest pewną nowością, no to jeśli bym Państwa zapytała, jakie Państwo mają potrzeby, no to ja sobie przypomnę siebie sprzed tych 10 lat, kiedy poznałam porozumienie bez przemocy, to ja miałam potrzebę jedzenia, potrzebę snu, potrzebę bezpieczeństwa, no ale tak może 10 potrzeb bym umiała nazwać, a porozumienie bez przemocy otwarło przede mną po prostu jakiś kosmos potrzeb. No i porozumienie bez przemocy dzieli potrzeby, jakby wkłada potrzeby do różnych takich worków, do różnych grup i dzieli je na potrzeby fizyczne, czyli to są na przykład potrzeby powietrza, odpoczynku, snu, schronienia, tak? Czyli takie, które jakby mamy fizycznie do zaspokojenia, na potrzeby kontaktu z samym sobą, proszę zobaczyć, tych jest bardzo dużo, wszystkie je, znaczy większość z nich analizowałam właśnie na tym wstępie do porozumienia bez przemocy. Potrzeby radości życia, tu mamy na przykład potrzeby zabawy, komfortu, wygody, łatwości, potrzeby autonomii, tutaj mamy potrzebę przestrzeni, niezależności, wolności, wybierania własnej drogi do realizacji planów celów, tak? Czyli znowu bardzo dużo. I mamy potrzeby związków z innymi ludźmi i też Państwu mówiłam, że te potrzeby związku z innymi ludźmi dla nas nauczycieli są bardzo, bardzo ważne, bo Szanowni Państwo, nie bylibyśmy w tym miejscu, nie bylibyśmy nauczycielami, gdybyśmy nie mieli właśnie silnie rozwiniętych tych potrzeb, tak? Czyli rozmawialiśmy o tym, jakie potrzeby dla nas nauczycieli są najważniejsze i to jest potrzeba przyczyniania się do wzbogacania życia, do wzbogacania wiedzy drugiej osoby, tak? Do wsparcia, towarzystwa, zaufania, współpracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy bardzo silnie rozwinięte właśnie te potrzeby w związku z innymi ludźmi. Praca, którą wykonujemy, to, że jesteśmy na co dzień z innymi ludźmi, świadczy właśnie o tym, że mamy te potrzeby bardzo silnie rozwinięte. No i potrzeby związku ze światem. To są potrzeby na przykład piękna, porządku, spójności, pokoju, harmonii. Czyli, drodzy Państwo, jednym słowem, jeśli jakieś potrzeby, jeśli dana potrzeba jest zaspokojona, no to ona niesie za sobą nasz emocje przyjemne, tak? Czyli jeżeli ja mam zaspokojoną potrzebę piękna, a miałam ją, drodzy Państwo, bardzo zaspokojoną pod koniec stycznia, kiedy pojechałam do Rzymu oglądać
moje najukochańsze dzieła Caravaggia, tak? To miałam tak zaspokojoną potrzebę piękna, że chodziłam po prostu uśmiechnięta cały czas. Byłam tak szczęśliwa, tak radosna, taka pełna energii, satysfakcji, mocy, tak? Że ewidentnie po prostu zaspokoiłam tę moją potrzebę piękna, tak? Obcowania z pięknem. Natomiast jeśli nasze potrzeby nie są zaspokojone, to mamy właśnie emocje nieprzyjemne. No i wystarczy, szanowni państwo, że proszę sobie przypomnieć na przykład ten początek pandemii, prawda? Mam teraz wyświetlony slajd w porządku ze związku ze światem, więc ten kontakt z przyrodą mi się tutaj tak bardzo rzucił w oczy. Proszę sobie przypomnieć, jak zostaliśmy zamknięci na początku pandemii, nie mogliśmy wychodzić, tak? I bardzo możliwe, że oprócz tego, że mieliśmy absolutnie niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, tak, to mieliśmy również niezaspokojoną potrzebę kontaktu z przyrodą, bo nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz, było to bardzo utrudnione, więc w związku z tym pojawiały się bardzo trudne emocje, bardzo nieprzyjemne emocje związane właśnie z niezaspokojeniem tej potrzeby. Proszę powiedzieć, czy nie mówię za szybko, czy jak na razie wszystko jest dla państwa zrozumiałe i wszystko jest ok, bo ja tutaj nie chcę mówić sama do siebie, ja widzę tylko siebie, nie widzę państwa reakcji, więc jest mi trudno. A jak państwo być może pamiętają, ja mam bardzo silnie rozwiniętą potrzebę przyczyniania się do wzbogacania życia, ale też mam bardzo silnie rozwiniętą potrzebę, drugą, która tutaj jest wypisana, informacji zwrotnej, czy przyczyniłam się do wzbogacania czyjegoś życia. Zatem dlatego państwa, a że w porozumieniu bez przemocy wyraża się prośby, zatem państwa proszę, super, bardzo dziękuję, jest ok, państwo piszą super, bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję państwu za tę informację zwrotną. Dobrze. Okej, dobra. No to drodzy państwo, przechodzimy już konkretnie do trudnych emocji. Przepraszam. Chwila kontaktu ze swoim ciałem. I chciałabym teraz, drodzy państwo, wprowadzić takie pewne rozróżnienie. To znaczy, to jest tak, że w porozumieniu bez przemocy mają państwo do czynienia ze słowem uczucia, tak? Czyli jest lista uczuć. Mówi się o tym, że uczucia są wynikiem naszych zaspokojonych lub niezaspokojonych emocji, niezaspokojonych potrzeb. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że w języku porozumienia tak naprawdę uczucia i emocje nie są współmierne z tym, co my w języku polskim i również w psychologii nazywamy uczuciem, a co nazywamy emocją. Bo w psychologii te dwa zagadnienia się różnią od siebie, prawda? I chciałabym państwu tylko przypomnieć, że one rzeczywiście w ujęciu psychologicznym się od siebie różnią, natomiast w porozumieniu bez przemocy nie ma tego rozróżnienia, ale żeby być jakby no, merytorycznie poprawną, chciałabym państwu o tym przypomnieć. Emocja to jest wszystko to, co się dzieje ze mną, z moim ciałem, tak? W związku z bodźcem, który przychodzi z zewnątrz lub z wewnątrz. Czyli jeśli na przykład jeśli teraz usłyszałabym za oknem wybuch petardy, to bym się wzdrygnęła, prawda? Czyli petarda byłaby bodźcem, moje ciało by na to zareagowało, tak? I emocję, którą bym przeżyła, nazwałabym przerażeniem, a być może zdziwieniem, a być może lękiem, tak? Czyli emocja jest reakcją na bodziec, który dzieje się z zewnątrz. I emocją jest zdziwienie, emocją jest radość, emocją jest smutek, emocją jest zadowolenie, tak? Czyli to, co przychodzi w reakcji na jakiś bodziec. Natomiast uczucie
jest procesem psychicznym, jest znacznie głębszy od emocji, jest wszechobecne i takim jednym z najprostszych do wyobrażenia uczuć jest oczywiście miłość, bo proszę zauważyć, to, że ja kocham swoje dzieci na przykład, tak? Znaczy, wiadomo, że kocham swoje dzieci, to jest uczucie, miłość jest uczuciem, ale przecież w ramach tego uczucia dzieją się różne rzeczy i ja wchodzę w różne stany emocjonalne. Czyli ja mogę odczuwać w moim uczuciu miłości, poczuciu miłości, mogę odczuwać emocje zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. Mogę czuć zdziwienie, mogę czuć złość. Bardzo często mogę czuć złość, prawda? Czyli jest ta różnica między uczuciem a emocją. Przepraszam, że się zawiesiłam, ale właśnie przeczytałam z Facebooka wypowiedź pani Darii, która napisała, że ma pani głos podobny do Kasi Nosowskiej i to jest po prostu, zaraz się poruszę i popłaczę, bo to jest najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałam. Bo ja uwielbiam Kasię Nosowską i po prostu chyba piękniejszego komplementu dotyczącego mojego głosu być nie mogło. Bardzo dziękuję pani Dario. Przepraszam państwa za ten wtręt. Jak państwo widzą, jestem tylko człowiekiem i mam emocje duże. Zresztą jestem bardzo emocjonalna. Okej, idziemy dalej, drodzy państwo. Czyli emocje to są świadome albo nieświadome wszystkie procesy wartościowania każdej stymulacji, tak? Dlaczego świadome lub nieświadome? Dlatego, że w naszym świecie spotyka nas bardzo dużo różnych bodźców zewnętrznych i niekiedy my w sposób świadomy, a niekiedy w sposób nieświadomy je wartościujemy wewnętrznie. Dokładnie wartościuje je oczywiście nasz mózg, tak? I powoduje jakieś reakcje w naszym ciele. Myślę, że to jest zrozumiałe, prawda? To, co mówię. Natomiast to rozróżnienie musiałam wprowadzić, żeby być merytorycznie poprawną. Ekspresja emocji natomiast to są wszystkie sygnały, które my emitujemy, każdy z nas emituje i które są dla kogoś wskazówką do tego, jak my wartościujemy daną stymulację, wartościujemy dany bodziec. I tak naprawdę to, w jaki sposób ja wartościuję daną stymulację, czyli w jaką mój mózg reakcję wchodzi z danym bodźcem zewnętrznym albo wewnętrznym, jest przyczynkiem do tego, czy ktoś jest w stanie, albo czy ja jestem w stanie z kimś empatyzować, czy jestem w stanie dać komuś empatię, albo czy jestem w stanie dać empatię samej sobie. No bo przecież gdybyśmy nie wyrażali emocji, gdyby nasze ciało nie wyrażało emocji, to my byśmy tak naprawdę nie byli w stanie współodczuwać emocji z drugim człowiekiem. Okej? Dobra. Myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Myślę, że tak. Okej. Czy trudne emocje są nam do czegoś potrzebne, drodzy państwo? Jak państwo myślą? I teraz chwila dla państwa, żebym mogła przełknąć i przez chwilę nie mówić. Czy trudne emocje są nam do czegoś potrzebne? Tak. No rzeczywiście, no jak tak, na tak zadane pytanie może być tylko odpowiedź tak, jasne, że są, no oczywiście, że są, no bo głupia, ja powinnam to pytanie zadać inaczej, czy trudne emocje są nam do czegoś potrzebne i do czego, prawda? Wiadomo, oczywiście pani Marzenka napisała, każda emocja to informacja, oczywiście, że tak, każda emocja, która się pojawia, to jakaś informacja o nas samych, prawda? Informacja o tym, że coś, co się dzieje, jest dla nas okej, albo że ktoś, co się dzieje, jest dla nas nie okej. Czyli albo jest przyjemne, albo wchodzimy w emocję przyjemną, albo nieprzyjemną. Ale trudne emocje są bardzo ważną tak naprawdę dla nas, proszę państwa, informacją. I ja w ogóle bardzo często mam przekonanie, tak właśnie ze swojego własnego życia, że trudne emocje pozwalają mi bardziej rozumieć samą siebie niż przyjemne emocje, niż łatwe emocje. Bo
kiedy dzieje się, bo kiedy jest mi przyjemnie, to ja jakby nie za bardzo odczuwam potrzebę rozumienia tego, co się ze mną dzieje. Tak, po prostu jest mi przyjemnie, jest mi błogo, czuję ulgę, czuję wzruszenie, czuję wdzięczność. Nie za bardzo mam potrzeby zastanawiania się nad tym. Natomiast jeśli odczuwam trudne, nieprzyjemne emocje, to ja jakby dokonuję później tego trudu zrozumienia, co się wydarzyło takiego, że moje ciało i moja psychika zareagowała na jakiś bodziec w jakiś określony sposób. Czyli przede wszystkim, ja uważam przede wszystkim, że trudne emocje są nam potrzebne do tego, żeby poznać samego siebie. Przeczytam może, jakie wypowiedzi pojawiło się, że są bardzo potrzebne, chociaż wielokrotnie są bolesne, oczywiście, że tak. Ale wiele nas uczą. O, pani Agata, o, Agatka, cześć Agatko, napisała dokładnie to, co ja powiedziałam przed chwileczką. Informują nas, czy nam się coś podoba, czy nie, jasne. Do radzenia sobie z życiem, by nas informowały o zagrożeniach. Dokładnie tak, panie Robercie. W ogóle trudne emocje, szanowni państwo, one w ogóle jakby są potrzebne, są taką absolutnie wręcz atawistycznym naszym zachowaniem, atawistyczną naszą cechą. Gdyby nie trudne emocje, na przykład strach, my byśmy absolutnie nie byli w stanie przetrwać jako gatunek do dzisiaj, bo przecież strach pojawia się wtedy, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego i to dzięki temu, że czujemy strach i wydziela nam się adrenalina, jesteśmy w stanie na przykład uciec przed zagrożeniem albo walczyć z zagrożeniem, czyli bardzo są ważne. Uczą nas poznawania siebie, panowania nad sobą, dokładnie. Przygotowują do radzenia sobie w przyszłości. Kamienie milowe w naszym życiu, pięknie, pięknie napisane, bardzo mi się podoba. Rozładowują nagromadzone napięcie, jeśli potrafimy sobie z nimi poradzić, oczywiście. Kiedy doświadczam trudnych emocji, jestem tego świadoma, to mam szansę zacząć działać. Uczymy się zrozumienia innych ludzi. Co tutaj jeszcze? Sprawdzam na GetResponse, przepraszam, proszę mi dać sekundkę, żebym mogła tam przeskrolować. Sygnalizują, że coś się dzieje. O, pani Justynka zadała bardzo ważne pytanie, pani Justynko. To dlaczego tak bardzo walczy się ze złością w szkole? Nikt też nie chce rozmawiać w momencie, kiedy pojawiają się nieprzyjemne emocje. Będziemy o tym rozmawiać. Jeśli bym w trakcie, jak będę mówiła o złości, nie odpowiedziała na to pytanie, tak jak pani sobie tego życzy, czyli dokładnie, to proszę mi przypomnieć, dobrze, że nie odpowiedziałam, ok. Sprawdzam. Dobra, ok, idę dalej. Motywują nas do działania. Jasne, ułatwiają nam komunikację i budowanie reakcji z innymi ludźmi. Okej, dobrze. I teraz jeszcze a propos tych trudnych emocji i wstępu, zanim przejdę już zupełnie do złości. Drodzy Państwo, są w porozumieniu bez przemocy takie uczucia, emocje, o których się mówi, że są odcinające od życia. I tymi emocjami są właśnie gniew, złość, poczucie winy, wstyd i depresja. Co to oznacza, że one są odcinające od życia? Jak Państwo myślą, co to może oznaczać? Bo to jest takie no, mocne sformułowanie, prawda? Że są to, że one odcinają od życia. Mogę chwilkę poczekać na Państwa wypowiedzi. Jak Państwo myślą, co to może oznaczać? Że są odcinające od życia. Będziemy dzisiaj mówią, paraliżują nas. Nie są rozwojowe. Pisze pani Ela, nie działajmy racjonalnie, jak najbardziej, odcina nas po prostu od racjonalnego myślenia, jak najbardziej, izolują nas od innych, odcinają, budują mur, tak, odcinające od życia, czyli izolują nas, nie działamy racjonalnie, budujemy mur. Pani Basia pisze, czy depresja to uczucie? W porozumieniu bez przemocy depresja to uczucie. Będę o tym mówić troszeczkę na webinarze o depresji. Ja mam z tym lekki problem, powiem pani Basiu zupełnie szczerze, ale rzeczywiście depresja jest w porozumieniu bez przemocy rozumiana jako uczucie i też bardzo często spotkałam się z takim sformułowaniem w książkach psychologicznych, że depresja jest uczuciem,
bo jest stanem psychicznym, tak? Tak jak miłość, jak przyjaźń, jest stanem psychicznym. Więc jeśli by rozumieć depresję w tym kontekście, to będzie ona uczuciem. Pani Kasia napisała, zapadamy się, nie chce się żyć. Skupiamy się na emocjach, a nie na działaniu. One nas odcinają, tak? Z tego, z relacji z drugim człowiekiem. Zamykamy się w sobie i na innych. Pani Agatka napisała, nie jesteśmy w kontakcie z samym sobą. Dokładnie tak. Zniechęcają nas od dialogowania z samym sobą. Są destrukcyjne, ograniczają nas społecznie. Dokładnie. Skroluję, czy jeszcze coś widzę? Zaślepiają, ok. Człowiek zamyka się w sobie, blokują działanie. Dokładnie tak. Bardzo Państwu dziękuję za tak aktywne uczestnictwo i odpowiedzi. To po prostu jest dla mnie zawsze najpiękniejszy prezent, jak Państwo piszą i ze mną się komunikują, bo mam takie poczucie, że nie mówię sama dla siebie. Super. No to dobrze, to przejdziemy już konkretnie do złości i gniewu. Sprawdzam jeszcze, czy jakieś tutaj mamy pytania. Nie mamy i próbuję z Państwem cały czas jakby sprawdzać oba tutaj czaty, żeby nic nie pominąć. Czym się różnią gniew od złości, drodzy Państwo? Bardzo często spotykamy się z takim traktowaniem tych pojęć bardzo synonimicznie, prawda? Czyli, że jest gniew, że jest złość, że jest wściekłość, jako określenie tego, że to jest jakby ten stan emocjonalny, który jest gdzieś tak tutaj, nie? Że takie, to już jest taki wybuch. I jakby nic w sumie, to nie jest, nic nie jest w tym błędnego, no bo rzeczywiście no tak jest, że one są tymi emocjami bardzo, bardzo silnymi. Powiem Państwu, że bardzo często mówi się w porozumieniu o tym, że złość jest taką emocją, jak to się mówi, mocy, emocją mocy, tak? Że ona naprawdę jest tak, ma w sobie taką ilość energii, tak? Ona tak uruchamia takie pokłady energii, emocji w człowieku, że bardzo trudno jest ją powstrzymać. No i zresztą ludzie jej nie powstrzymują. I dzieje się to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i to, co zazwyczaj widzimy. No i teraz, czym się one różnią? Złość, drodzy Państwo, i teraz troszkę to jest tak, że ja Państwu tutaj wprowadzę rozróżnienie, ale jeśli Państwo czytają książki Porozumienia bez przemocy, to Państwo sami zobaczą, że no często ta złość i gniew jest traktowana synonimicznie. Ja bym chciała tylko Państwu powiedzieć, jak ja rozróżniam tą złość i gniew, ale też no z racji tego, że no jakby kontynuuję myśli większych ode mnie oczywiście trenerów i moich mentorów Porozumienia bez przemocy, no to gdzieś tam ta złość i gniew traktowane są synonimicznie, a Państwu dzisiaj spróbuję powiedzieć jakby, jaką ja widzę w nich różnicę, tak? Ale w dalszej części będziemy jakby no mówić o nich, że one są mniej więcej ze sobą zespolone. Na pewno złość nas informuje o tym, że coś jest dla nas ważne, tak? I mówi nam o tym, że ktoś lub coś przekracza nasze granice. Złość, drodzy Państwo, jest reakcją emocjonalną. I jeśli miałabym najprościej, naprawdę najprościej powiedzieć, jaką ja widzę różnicę pomiędzy złością a gniewem, to bym powiedziała tak. Ja widzę złość jako emocję, a gniew jako uczucie. Dla mnie złość jest reakcją emocjonalną na jakiś zewnętrzny bodziec, a gniew jest stanem umysłu. Tak? Jest stanem psychicznym, jest czymś, w czym po prostu człowiek jest. Ja widzę takie rozróżnienie i takim rozróżnieniem się posługuję i będę chciała się posługiwać na dzisiejszych zajęciach. Kiedy się złościmy?
No, wiadomo, że złościmy się wtedy, gdy coś poszło nie po naszej myśli, tak? Czyli my sobie coś zakładaliśmy, mówiliśmy sobie coś, że coś się jakoś wydarzy, albo że się powinno jakoś wydarzyć, no i poszło niezgodnie z naszymi myślami, niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, no i się złościmy. Kiedy jakaś nasza potrzeba jest niezaspokojona, tak? Czyli załóżmy, no nie wydarzyło się tak, jak sobie założyłam, kiedy mam niezaspokojoną jakąś konkretną potrzebę, no to się zezłoszczę. Powiedziałam teraz Państwu wierutną bzdurę, za chwilę Państwu powiem dlaczego. Proszę teraz, jak ktoś tak wytnie ten fragment, to powie, co ona gada za głupoty. Nie, nie, nie. No i kiedy ktoś wyraża opinię, działa niezgodnie z naszymi przekonaniami i tak dalej, i tak dalej. Jakby najprostsza definicja. Natomiast gniew jest stanem umysłu, tak? Czyli tak, tutaj jest pięknie napisane, że jest reakcją na frustrację, która się pojawia wtedy, gdy która z istotnych dla nas potrzeb jest deprywowana, niezaspokojona, gdy mamy trudności w osiągnięciu jakiegoś celu i dodajemy do całej sytuacji określoną filozofię. Podłożem gniewu bywa gniewna postawa wobec siebie, wobec ludzi, wobec otaczającej rzeczywistości, tak? Postawa gniewna jest wtedy, kiedy, drodzy Państwo, mówiąc językiem, który zaczerpnęłam od mojej absolutnie ukochanej mentorki porozumienia bez przemocy, czyli Agnieszki Pietlickiej, to wszystko to, co się dzieje i co sobie mówimy w głowie, to jest nasz, uważajcie drodzy Państwo, to jest bardzo piękne sformułowanie, to jest nasz teatr mentalny. Agnieszka Pietlicka, autorka wielu książek i autorka przecudownych warsztatów, na których byłam nieraz, mówi zawsze, to jest teatr mentalny, to jest to, co nie jest rzeczywistością. To jest to, co ja sobie mówię. Agnieszka mi zawsze mówi tak, no Asia, ty jesteś filmoznawczynią, zajmujesz się filmami. Teatr mentalny, mówiąc twoim językiem, to jest ten cały film, który ty sobie tam kręcisz. Tak? Ona mówi teatr mentalny na potrzeby moje, ponieważ zajmuje się filmem, ona mówi, możesz mówić, że to jest ten film, który sobie kręcisz. Nie? I teraz drodzy Państwo, jak ja sobie mogę kręcić film? No kiedy jakby niekoniecznie w kierunku gniewu, tak, ale w ogóle trudnych emocji, które mam. Na przykład mogę czuć smutek albo stres, tak, przed webinarem, przed webinarium, przed spotkaniem z Państwem albo przed szkoleniem dla nauczycieli. Teraz proszę zobaczyć. No ja wiem, że czuję stres, bo mam napięte ciało, bo ściskam moje pięści, bo czuję, że mam zimne dłonie. Bardzo często jak mam stres, to mam zimne dłonie, bo spływa mi zimny pot po plecach. No, w różny sposób moje ciało reaguje w stresowych sytuacjach. Ja akurat mam, tak jak Państwu przed chwileczką powiedziałam, nie? Czyli ja wiem, ja Asia wiem, że czuję stres, bo moje ciało działa w określony sposób, czyli jakby mam pewne reakcje somatyczne. No i teraz dochodzę do tego, co się dzieje, nie? No i teraz mówię sobie tak, okej, to co się dzieje, że ja czuję stres? No bo przecież na razie, jeżeli jak jestem przed webinarem, to załóżmy, że siedzę przed komputerem, no i czekam, aż będzie webinar, no ale odczuwam stres. No i teraz, co się dzieje we mnie wewnątrz? A we mnie wewnątrz odbywa się cały teatr mentalny w mojej głowie. Ja sobie kręcę taki film, a mój film ma mniej więcej taką narrację. Jestem niekompetentna, na pewno powiedzą, że jestem głupia. Jak taka głupia baba może prowadzić webinar? Przecież ona nic nie wie. A w ogóle to jakie ona ma wykształcenie, żeby prowadzić taki webinar? Co sobie o mnie ludzie pomyślą? Czyli zobaczcie, nakręcam sobie, nie? Nakręcam, jakby wymyślam sobie myśli, które są. I teraz, drodzy Państwo, czy to jest rzeczywistość? Czy w momencie, w którym ja to czuję, to jest rzeczywistość? No i jeżeli, no teraz zobaczcie, to jest dobry przykład, nie? No bo
jeżeli ja, załóżmy przed tym dzisiejszym webinarem, miałam taki stres i sobie kręciłam taki teatr mentalny, tak, to przecież ten teatr mentalny, ten film, który sobie kręciłam, nie miał żadnego związku z rzeczywistością. No bo przecież nikt z Państwa przed webinarem nie mógł tak myśleć, no bo Państwo jeszcze na nim nie byli. Czyli to, co ja sobie kręciłam, nie miało żadnego związku z rzeczywistością. To jest, drodzy Państwo, rozumieją Państwo to, tak? Zobaczcie, co my sobie robimy w tych naszych głowach. My właśnie jakby bardzo często wprowadzamy się w takie trudne emocje, czyli mamy bodźce, które właśnie pochodzą z wewnątrz, nie z zewnątrz, bo przecież nie ma bodźca z zewnątrz. Ten bodziec z zewnątrz jest tylko taki, że ja wiem, że za chwilę będzie webinar. Natomiast ja bardziej nakręcam się i moje trudne emocje powstają dlatego, że ja sobie kręcę teatr mentalny, czyli te bodźce są wewnątrz. Jeśli ja będę sobie mówić, ludzie mnie lekceważą, zawsze mam pecha, tak? Zawsze trafiam na złe sytuacje, w moim życiu pojawiają się tylko źli ludzie. No to słuchajcie, najprostsza droga, żebym była smutna i żebym właśnie w efekcie wpadła w gniew. Rozumieją Państwo? Czyli dla mnie, ja rozumiem gniew jako taką postawę, w której człowiek już sobie nakręcił tak dużo filmów w głowie, tak dużo narracji i tak bardzo w nie uwierzył, że on po prostu w tym jest. I jest bardzo trudno mu z tego wyjść. Nie? No bo wiecie, no jeżeli ja sobie będę kręcić film pod tytułem Nikt mnie nie lubi, tak? No to jak sobie będę kręciła, nikt mnie nie lubi, w klasie nie jestem szanowana, 7B jest beznadziejna, w tej klasie to się w ogóle niczego nie da nauczyć, oni nie mają w ogóle szacunku dla nauczyciela, z nich to w ogóle nic nie wyrośnie. To zobaczcie, kręcimy sobie teatr mentalny i wchodząc do tej sali, no jakie my możemy mieć emocje? No to nie będą emocje przyjemne. I co więcej, te emocje, które będą, one w ogóle nie będą związane z zewnętrznym bodźcem, czyli z naszymi uczniami, tylko z tym, co my sobie powiedzieliśmy. A jeśli tam dużo będzie frustracji, irytacji, to po pewnym czasie przerodzi się w złość. Czy to jest dla Państwa tak mniej więcej zrozumiałe, czy głupoty gadam jakieś straszne, proszę o jakąś informację zwrotną, bo jak na razie to gadałam, w ogóle nie byłam w kontakcie jakby z tym, co się dzieje na czacie. I reasumując, czym jest gniew osób, bo Pani Kasia napisała, że jak najbardziej, czyli że jest okej, dobrze. Czyli reasumując, gniew w moim odczuciu, ale też jakby za drugą moją mentorką, Moniką Szczepanik, gniew pochodzi z głowy, nie z serca, tak? Nie z serca. On jest tutaj, gniew jest tutaj. Radość, szczęście, smutek, one pochodzą z serca, bo są jakąś reakcją, nie są wynikiem tego, że coś się dzieje. Czyli przyczyną gniewu nie jest to, co się dzieje wewnątrz. To nie jest drugi człowiek, tylko to jest to, co ja sobie myślę o tym, co się dzieje w rzeczywistości. Tak? To jest to, jak ja oceniam daną sytuację. To jest to, jak ja przyjmuję, że dana sytuacja wygląda. No i źródłem gniewu może być przekonanie, że coś powinno jakoś wyglądać, nie? Że ktoś powinien postąpić tak, a nie inaczej, że on się powinien zachowywać tak, a nie inaczej, że uczeń to powinien to i to, a jak tego nie robi, to ja sobie od razu myślę o nim to i to. Okej, no to idziemy dalej. Właśnie tak jest, to jest nasze życie. Wszystko siedzi w naszej głowie, dokładnie tak, wszystko siedzi w naszej głowie. Dlatego ja tak bardzo często, ja tak bardzo zachęcam wszystkich Państwa, siebie samą najbardziej, do tego, żeby jak najczęściej z sobą rozmawiać. Nie? Z sobą rozmawiać, no bo drodzy Państwo, no umówmy się. Niekiedy trzeba pogadać z kimś inteligentnym, więc po prostu niekiedy pogadajcie sami z sobą.
Nie? Że taka rozmowa niekiedy z sobą dorosłą, niekiedy z sobą małą, czyli z taką wewnętrzną dziewczynką, małą dziewczynką albo małym chłopcem, jest bardzo ważna, żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć, jak reagujemy na jakieś sytuacje, żeby po prostu dać sobie empatię, tak? Bo rozumieć siebie to nic innego, jak rozumieć, jakie potrzeby są nasze zaspokojone lub niezaspokojone, i wtedy wiemy, skąd się pojawiają jakieś uczucia. Prawda? Które są, które się pojawiają. I samemu sobie w oczy popatrzeć, dokładnie, ale pięknie, nie? I samemu sobie w oczy popatrzeć, tak sobie siąść przed lustrem i pogadać samemu z sobą. Głowę często najtrudniej jest opanować, dokładnie tak. Ja też tak uważam, że głowę często najtrudniej opanować. Czyli to, ten teatr mentalny, który się pojawia. Złość, drodzy Państwo, sama w sobie, jako reakcja emocjonalna, jako, powiem Państwu tak, złość wcale nie jest taką emocją znowu, tylko, proszę pamiętać, ona jest konglomeratem emocji, ona jest absolutnym zbiorem emocji, ona jest czubkiem góry lodowej emocji i absolutnie nie jest najmniejszym problemem. Problemem jest to, co się dzieje wskutek złości. Bo drodzy Państwo, my jesteśmy niestety przyzwyczajeni, ale jesteśmy przyzwyczajeni głównie dlatego, że obserwujemy rzeczywistość, że w niej jesteśmy, że jesteśmy wśród takich ludzi, a nie innych, ludzi, którzy no najczęściej są w swoim teatrze mentalnym, tak, i z niego nie wychodzą, czyli są w ocenach, opinii, krytyce, tak, etykietowaniu, stereotypizowaniu innych ludzi, więc no taki człowiek bez kontaktu ze sobą, pozostający w tym teatrze mentalnym, on nie umie oswoić swojej złości, no i tym bardziej nie potrafi nad nią, nie chcę powiedzieć panować, nienawidzę tego słowa, radzić sobie ze złością, radzić sobie, bo nie panować, radzić sobie ze złością. Pojawił się na slajdzie takie zdjęcie, być może Państwa zdziwiło, co ma garnek do emocji. Ja Państwu powiem, że dla mnie garnek do emocji ma bardzo dużo. Pamiętam, jak kiedyś dotarłam do tej metafory i ona była dla mnie tak po prostu jakoś orzeźwiająca i też wzbogacająca moje życie, i na każdych zajęciach o złości i mówię dzieciom mniejszym, większym, przedszkolakom, licealistom, opowiadam im właśnie to porównanie, czyli to porównanie, czym jest złość, ale korzystając właśnie z tej metafory garnka. No i też Państwu dzisiaj albo powtórzę, bo być może Państwo kiedyś słyszeli już to moje porównanie, albo powiem po raz pierwszy. Ze złością jest tak, jak z garnkiem, w którym chcemy ugotować mleko. Tak? Więc żeby ugotować mleko, to oczywiście my musimy mieć garnek i musimy mieć mleko. I jeżeli wyciągamy to mleko z, załóżmy, lodówki, no to mleko jest w jakiejś tam temperaturze lodówkowej chyba 6 stopni, tak? No czyli jest takie w miarę chłodne. Wlewamy to mleko do garnka i odkręcamy gaz czy tam prąd. No i co się dzieje? To mleko staje się w tym garnku coraz bardziej ciepłe. No i staje się ciepłe. No i w pewnym momencie, kiedy my tego gazu nie zmniejszymy, przyzwyczaiłam się do tego określenia gazu nie zmniejszymy, wiem o tym, że mamy kuchenki indukcyjne w większości albo w dużej części, nie? Kiedy my tego gazu nie zmniejszymy, to co się dzieje, stanie z tym mlekiem? Ono oczywiście wykipi. No i co się dzieje, drodzy Państwo? To jest właśnie to wykipienie. To jest, drodzy Państwo, nawet nie tyle złość, co właśnie ta reakcja na to, że już nasz organizm nie powstrzymał, nie utrzymał tego, co się w nim wydarzyło. Bo, Szanowni Państwo, złość nie przychodzi sama z siebie. To nie jest tak, że jestem spokojna, nagle wybucham. Nie ma takiej możliwości. Złość przychodzi powoli. Najpierw jest spokój, czyli
to mleko, które jest w tej temperaturze lodówkowej, tej chłodnej, nie, jak jest taki, no nawet spokój, no taki, wiecie, taki komik, taki, wiecie, takie wyluzowanie, nie, to po prostu sobie mleko jest. Jak je zaczynamy podgrzewać, to wtedy pojawia się być może zniecierpliwienie, być może jakieś zdenerwowanie, chociaż jeszcze nie, a być może trochę znużenie, a później się pojawia jakieś właśnie zdenerwowanie, jakaś irytacja, jakaś frustracja, tak? Czyli zobaczcie, czyli nabiera siły, aż w końcu, kiedy osiąga tę temperaturę, czyli kiedy tych emocji jest w nas bardzo, bardzo już dużo, tych emocji trudnych jest już w nas dużo, i tam może być również smutek, i może być żal, i frustracja, i irytacja, i zmęczenie, i głód. Aż tego będzie tak bardzo, bardzo dużo, pojawi się złość, nad której nie oswoimy i ona wybuchnie. A ten wybuch złości to jest nic innego jak agresja. I tak naprawdę, drodzy Państwo, my nie mamy absolutnie problemu ze złością, bo każdy z nas ją ma, my jesteśmy ludźmi. My mamy problem z agresją, a dokładnie z tym, czy my tę agresję, czy ta agresja jest pozytywna, tu już można powiedzieć, czy jest negatywna. To o agresji, czyli tym efekcie, tej reakcji, tak, możemy powiedzieć, że ona jest pozytywna lub negatywna. Pozytywna jest wtedy, kiedy my zachowujemy się agresywnie, ale to nie krzywdzi innych ludzi, a może być negatywna, kiedy krzywdzimy innych ludzi. Bo przecież, jeśli ja doskonale wiem, co się we mnie dzieje, ja jakby umiem rozpoznawać te emocje, które przychodzą, tak? Czyli ja wiem, że ja już jestem nieco zezłuszczona, zmęczona i że za chwilę może przyjść złość, to w momencie, jak ona przyjdzie, to ja będę umiała w jakiś określony sposób na nią zareagować. Czyli jeśli na przykład mam bardzo trudny dzień w pracy, dużo się rzeczy wydarzyło, czyli jestem zmęczona, zmęczenie to trudna emocja, tak? Jeśli jestem podirytowana, bo mam niezaspokojoną potrzebę współpracy, na przykład z koleżankami w gronie pedagogicznym, albo mam niezaspokojoną potrzebę bycia wziętym pod uwagę, na przykład w kontakcie z moimi uczniami, tak? Czyli jestem zmęczona, podirytowana, sfrustrowana, to teraz, jeśli jest godzina 17 albo 18 i ja po okropnie nudnej konferencji, tak? Czyli pojawia się jeszcze znużenie, wrócę do domu, wracam do domu i już wiem, że ja jestem zmęczona, sfrustrowana i tak dalej, i wiem, że mam tyle w sobie trudnych emocji, które wynikają z jakichś niezaspokojonych potrzeb, to ja mogę mieć świadomość tego, że przyjdzie jakiś bodziec z zewnątrz i ja eksploduję. I może być tak, że ja wejdę do domu i zobaczę naczynia nieumyte w zlewie. I te naczynia spowodują, że ja zrobię: do jasnej cholery! Czy ktoś w tym domu nie może posprzątać tych naczyń? I to jest agresja negatywna, bo ja skrzywdzę innych, a dokładnie moich bliskich, bo przecież ja tam jeszcze mogę 1000 wulgaryzmów, no co nie umiem? Umiem. Ja znam mnóstwo wulgaryzmów, mogę to zrobić. Ale też mogę w tym momencie, w którym to się wydarzy, że ja wejdę do mieszkania, tak, zobaczę te naczynia, to ja mogę się cofnąć albo mogę wejść do łazienki i zrobić czyli mogę jakby wyrzucić te emocje z siebie, nie robiąc krzywdy otoczeniu. Rozumieją Państwo, tak? To jest ta różnica, że ja nie jestem w stanie tego zatrzymać w moim ciele, no bo to jest dużo, no ten garnek musi wykipić, no sorry, no nie powstrzymamy fizyki, tak? On musi wykipić, ale właśnie ta różnica, taka jest różnica, że ja mam możliwość, jeśli mam kontakt ze sobą, ze swoimi uczuciami, emocjami, to ja mam możliwość wyboru, jak ja zareaguję, tak? No chyba, że jest już tak potwornie źle, już był taki dzień, że ja naprawdę nie miałam czasu, żeby pogadać ze sobą, dojść do tego, co się wydarzyło, tak? Jakie moje potrzeby nie zostały zaspokojone i dlatego czuję się tak, a nie inaczej, że ja po prostu wejdę,
i po prostu eksploduje. Wszystkie materiały super. Bardzo się cieszę, że Państwo są zadowoleni z materiałów. Drodzy Państwo, one są dla Państwa, dlatego każdy pozytywny feedback jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważny. Super. Pani Justynka pisze, że jest Pani ekspertem, również świetnym aktorką. O, dziękuję bardzo, ale gardło mi rozbolało. Wie Pani, jak tak sobie krzyknęłam. Okej. Okay. Czyli, drodzy Państwo, czyli jakby to jest bardzo ważne, że ja mam możliwość, tak, będąc w kontakcie ze sobą, i tego mnie uczy porozumienie bez przemocy, że ja po prostu wiem, nie mówię ja, w sensie ja Asia, tylko ja człowiek, tak, że ja po prostu mam świadomość tego, co się we mnie dzieje, że zaczyna się jakaś trudna emocja, że zaczyna się coś trudnego dziać, czyli na przykład jestem zmęczona, tak? Przecież zmęczenie to jest bardzo trudna emocja wynikająca z jakiejś niezaspokojonej potrzeby, potrzeby snu, potrzeby odpoczynku, tak? Potrzeby fizycznej. My musimy zaspokajać fizyczne potrzeby. Absolutnie proszę temat, metaforę garnka swoim dzieciakom opowiadać. W materiałach dydaktycznych, które są, chyba tej metafory akurat nie ma, ale widzą Państwo, będą mieli Państwo dużo różnych fajnych narzędzi do tego, żeby z dzieciakami poprowadzić zajęcia o złości. No i teraz przechodzimy już głębiej, nie? W sensie, że ja Państwu powiedziałam o tej metaforze garnka, o tej metaforze proszę powiedzieć dzieciom, ale też w materiałach dydaktycznych pojawi się ta metafora, metafora złości jako góry lodowej, drodzy Państwo. I to jest dla mnie, o ile ta metafora garnka była wzbogacająca życie, to ta metafora też jest dla mnie niezwykle cenna, niezwykle istotna. I jasne, że ona jest głębsza niż to porównanie do garnka z gotującym się mlekiem, tak? Bo drodzy Państwo, ze złością naprawdę jest tak, że to jest tylko czubek góry lodowej, to jest tylko to, co my widzimy. Ja bym, drodzy Państwo, tutaj nawet zamiast tej złości, bo złość jest emocją, tak? My nie widzimy złości drugiego człowieka, my widzimy agresję, my widzimy to, co on z tą złością robi, tak? Czyli ten moment, w którym on tę emocję uzewnętrznia, pokazuje światu, tak? Czyli tutaj zamiast tej złości ja bym powiedziała agresja, bo to jest to, co widać na zewnątrz, ale wiadomo, że to jest reakcja na złość. I teraz proszę zobaczyć, my widzimy tylko czubek góry lodowej, a cała góra lodowa tak naprawdę, większość góry lodowej dzieje się pod taflą wody i tam jest mnóstwo emocji, które doprowadziły do tego, że ja poczułam złość, a w efekcie eksplodowałam, a w efekcie byłam agresywna, tak? Wyzwoliłam z siebie tą energię. I co tam jest? Tam jest żal, tam jest zranienie, tam jest smutek, strach, poczucie winy, niepewność, nieufność. To są wszystkie emocje, trudne emocje, które są rezultatem naszych niezaspokojonych potrzeb, czyli tego, że jakaś nasza potrzeba nie została zaspokojona. Na przykład potrzeba odpoczynku w momencie, w którym czuję zmęczenie. Potrzeba bezpieczeństwa w momencie, w którym czuję niepewność, tak? Potrzeba bliskości, kiedy czuję na przykład odrzucenie, kompetencji, niezaspokojona potrzeba kompetencji albo bycia wziętym pod uwagę, kiedy na przykład mam irytację albo frustrację, niezaspokojona potrzeba akceptacji, kiedy czuję niepokój, wstyd, tak? Niezaspokojona potrzeba na przykład sukcesu, kiedy czuję nudę. Rozumiem? To jest, drodzy Państwo, to jest olbrzymia ilość niezaspokojonych potrzeb, które w efekcie dają bardzo trudne emocje, no i na zupełnym końcu złość. I jeśli, drodzy Państwo, to sobie tak weźmiemy do serca, tak bardzo mocno, to proszę sobie teraz
wyobrazić takiego ucznia, z którym Państwo mają największy problem. Największy. Którego, z którym Państwo mają bardzo dużą trudność. I proszę sobie pomyśleć, że to, co widzicie, to jest tylko czubek góry lodowej. Ta agresja, którą widzicie, to chamstwo, to jest teatr mentalny, to jest ocena, to jest etykietowanie, tak? To chamstwo, to ta arogancja, ten brak szacunku, to jest tylko czubek góry lodowej. Czyli to zachowanie, to co widzimy, to trudne zachowanie, to zachowanie, które nam sprawia trudność, to jest tylko to, co on okazuje. A tak naprawdę większość rzeczy, która stoi za tym trudnym uczniem, jest pod taflą wody. Jeśli widzimy ucznia, który jest agresywny, który bije innych, który obraża innych, który znieważa nas, który zachowuje się tak, że nam się kręci, że nie ma do nas szacunku, to pomyślcie sobie, że tam może czuć niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, bo jest w domu bity i w związku z tym czuje olbrzymi smutek, czuje nieufność, czuje niepokój, a to, że tak czuje, a jeśli tak czuje, to on musi sobie to po prostu zrekompensować w taki, a nie inny sposób i rekompensuje to agresją, bo bardzo często, drodzy Państwo, agresja pojawia się jako wynik bardzo trudnych emocji, które kumulują się w nas. Mam w sobie tak dużo smutku, tak dużo frustracji, tak dużo niepewności, tak dużo wstydu, tak dużo lęku, że w efekcie po prostu czuję złość. Jestem zezłoszczona, a już nie mówiąc o tym, że jeżeli sobie kręcę, że cały świat jest beznadziejny, że mnie nikt nie kocha i tak dalej, to jestem w takim permanentnym gniewie. No to, drodzy Państwo, to jak mam, w jaki sposób mam być jak skowronek? Zobaczcie, jak to zmienia naszą optykę, jak to zmienia sposób patrzenia na trudnego ucznia, że jeżeli sobie pomyślicie, jeżeli sobie staniecie przed takim uczniem, który jest dla was trudny, no popatrzcie teraz waszymi oczami, oczami wyobraźnia tego trudnego ucznia i pomyślcie sobie, że to, co widzicie, to jest tylko czubek góry lodowej, że to trudne zachowanie to jest tylko i wyłącznie tragiczny wyraz jakichś jego niezaspokojonych potrzeb, to zobaczcie, jak w inny sposób na tego ucznia spojrzycie. Jesteście wtedy w stanie dać mu empatię, bo jeśli wy będziecie na niego patrzeć tylko przez pozór tego czubka góry lodowej, to wy mu w życiu nie dacie empatii, bo będziecie tak... zajęci tym, żeby zajmować się swoją własną złością, swoim własnym gniewem i kręceniem swojego własnego filmu w głowie, że tylko to będzie wam dostępne. Nie będziecie czuć empatii do siebie, a już tym bardziej nie będziecie mieć empatii do niego. Rozumiecie? Dlatego warto indywidualnie rozmawiać. Dokładnie tak, pani Janino, dokładnie tak, bo przez rozmowę z drugim człowiekiem my jesteśmy w stanie dojść do tego, co być może właśnie kryje się pod tym czubkiem góry lodowej, którego my widzimy. A jak sobie radzić z tymi zachowaniami w klasie 30-osobowej? Pani Małgosiu, no jakby ta odpowiedź jest wyżej, tak? Czyli po prostu indywidualna rozmowa. To nie jest tak, że mamy problem zawsze w klasie z dokładnie 30 osobami, tak? Tylko jeśli nam z kimś jest trudno, to po prostu trzeba popatrzeć w ten sposób, ale też przede wszystkim, drodzy Państwo, trzeba zacząć od siebie. Bo jeśli nie dacie sami sobie empatii, jeśli nie zaczniecie myśleć o tym, co jest w was, jaki sobie teatr kręcicie, jaki sobie film kręcicie w głowie, to dalej nie pójdziecie. Najpierw trzeba zacząć po prostu od siebie. Odpowiadając na pani pytanie, na pani Ewy pytanie na Facebooku, czy ten webinar będzie do odsłuchania? Tak, będzie do odsłuchania na Facebooku, jak najbardziej. No i teraz pytanie. Czy my możemy zatrzymać, zablokować złość?
I szanowni państwo, no, dzieciaki odpowiadają w różny sposób, a my doskonale wiemy, że absolutnie nie da się zatrzymać i zablokować złości. W ogóle jakby, dlaczego mielibyśmy je blokować? To po pierwsze, jakby z jakiego powodu mielibyśmy zatrzymywać i blokować złość? Przecież to jest bardzo silna emocja. To jest emocja, którą jeżeli się nie wydobędzie z siebie, jeżeli się jej nie wyzwoli, to ona i tak wróci do nas. Wróci w takim, a nie inny, w taki, a nie inny sposób. Zobaczcie, z emocją, z trudnymi emocjami, na przykład ze złością jest dokładnie tak, jak z piłką plażową. To jest metafora też, której używam na zajęciach z dzieciakami. Zobaczcie, jeśli weźmiecie piłkę plażową i ją będziecie chcieli dać pod wodę, no to okej, ona będzie pod wodą do momentu, w którym będziecie ją tą pod wodą trzymać. Ale w końcu no nie będziecie mieli już siły albo ochoty jej trzymać, tylko ją puścicie. I ona nie wypłynie tak, jak wpłynęła. Ona po prostu wystrzeli. Ona wystrzeli. I tak jest z każdą emocją. Z każdą emocją, którą trzymamy, którą blokujemy. Tylko proszę zauważyć, drodzy państwo, my nie trzymamy emocji przyjemnych, tak? Ponieważ państwo widzą, że ja mam teraz przyjemną emocję, bo ja się uśmiecham, tak? Ja mam zaspokojone mnóstwo teraz moich potrzeb, głównie wzbogacania czyjegoś życia, tak? Natomiast my blokujemy emocje nieprzyjemne. Dlaczego? No dlatego, że nikt nas w ciągu całego naszego życia nie nauczył tego, w jaki sposób my mamy pokazywać emocje nieprzyjemne. Bo my jesteśmy w naszej kulturze przyzwyczajeni do tego, że grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, że złość piękności szkodzi. No to kochani, jeżeli my tak słyszymy przez całe życie, albo przez przynajmniej nasze dziecięce i nastoletnie życie, no to jak my mamy sobie później radzić ze złością? Jak my mamy wiedzieć w ogóle, że my możemy coś z nią zrobić? A my musimy, bo nie da się jej zablokować. Są ludzie, którzy ją próbują zablokować, ale to są właśnie ci, o których można powiedzieć, że to są ci gniewni ludzie, że po prostu gniew, złość jest ich stanem umysłu. Oni po prostu już są w tym stanie umysłu, tak? Jeśli my chcemy zablokować złość, to ona i tak kiedyś wybuchnie. Ona wybuchnie w postaci depresji, ona wybuchnie w postaci załamania nerwowego, ona wybuchnie w postaci chorób autoimmunologicznych, ona wybuchnie w postaci chorób cywilizacyjnych, tak? No bo słuchajcie, no czym są choroby cywilizacyjne? To są wszystkie choroby, które spowodował stres. A czym jest stres? Stres jest również tym, że kumulujemy w sobie emocje, że blokujemy w sobie emocje, nie mamy możliwości ich z siebie wydobycia. No i co? No i kumulujemy, aż w końcu wpadamy w różne choroby cywilizacyjne. Czyli absolutnie nie można blokować, nie można ich zablokować, bo one i tak wyjdą. Czyli jakby to fizycznie nie jest możliwe. My po prostu musimy, jeśli nie chcemy ich blokować, my musimy po prostu nauczyć się je oswajać i wyrażać je w taki sposób, żeby nie robić krzywdy innym, tak? Czyli nauczyć się po prostu być agresywnym, ale w taki właśnie pozytywny sposób. No i co jest ważne, w materiałach dydaktycznych polecam Państwu takie ćwiczenia związane z pracą z personą. To jest bardzo ważne ćwiczenie, kochani. W materiałach dydaktycznych, które są dostępne, tak? Tam Ola z Łukaszem Państwu przesyłają pewnie linki. Tutaj na GetResponse też Państwo mogą kliknąć w tą wstążkę, nie wiem jak to się nazywa, baner. Nie wiem. Pierwszą rzeczą jest to, żeby umieć w ogóle rozpoznawać złość. Ja zawsze dzieciakom mówię tak, że spróbujcie sobie przypomnieć, kiedy się ze złości, jak się ostatni raz zezłościliście, gdzie czuliście tę złość. Nie? I teraz, no, można czuć złość w różnych miejscach. Można czuć złość w głowie, można czuć złość tutaj w klatce piersiowej, można czuć złość w rękach, można czuć złość w nogach. Dzieciaki zazwyczaj w ogóle otwierają szeroko oczy w ogóle, co ja do nich mówię, że gdzie ja czuję złość, tak? No, każdy z nas gdzieś czuje.
Więc jak nie potrafią, więc jak nie potrafią, jak nie potrafią odpowiedzieć, przepraszam, muszę przełknąć, gdzie czują, no to ja pytam, to ja wtedy pytam uczniów, to co robicie w momencie, w którym się zazłościcie, nie? No to oni mówią, krzyczę, no mówię brzydkie słowa, kopię, no uderzam, no. Więc to jest ta odpowiedź. Zatem w tym miejscu czujesz złość, bo jeśli krzyczysz, to znaczy, że masz złość w gardle. Jeśli bijesz, to znaczy, że masz złość w dłoniach. Jeśli kopiesz, znaczy, że masz złość w nogach. Tak? No i praca z personą to jest właśnie praca, w której ja zachęcam dzieci, żeby zakolorowały albo żeby przedstawiła miejsce, w którym odczuwają złość. I to jest w ogóle pierwszy moment, bo jeśli ja wiem, gdzie moja złość ze mnie wychodzi, gdzie, skąd wychodzą moje trudne emocje w tym momencie wychodzenia, tak? Czyli w momencie, w którym one się uzewnętrzniają, to ja jestem w stanie, bo ktoś tutaj przed chwilą zapytał, co to znaczy być agresywnym w pozytywny sposób, no to ja jestem w stanie wyrzucić z siebie emocje, czyli zachować się agresywnie. Zobaczcie, jak wam nie pasuje to słowo, nie? Bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że agresja jest czymś negatywnym, nie? No ale przecież jeżeli ja wyrzucam złość, wyrzucam emocje, no to jest reakcja, tak? No ja się uśmiecham, tak? No to jest reakcja emocjonalna, ale jeśli ja krzyczę, to też jest jakaś reakcja emocjonalna, więc jeśli ja wiem, że ja, akurat ja, mam złość tutaj w gardle, to zamiast powiedzieć, do jasnej cholery, mógłbyś w końcu, debilu jeden, wstać i podnieść ten papierek, tak? To jest różnica od tego, że ja wyjdę i ja sobie gdzieś tam na przykład pod nosem wypowiem jakieś słowo ze spółgłoskami szczelinowymi, które bardzo ułatwia wyrzucanie z siebie złości. I ja to powiem tak, żeby nikt nie słyszał i żebym tylko sobie sama w sobie słyszała. Wiecie, co to jest za słowo zaczynające się na K, a w środku ma takie fajne spółgłoski R i W. I ja sobie to mogę powiedzieć pod nosem i wyjdzie ze mnie. Tak, dokładnie tak. Pomaga. Ale jeśli ja to powiem na głos i dodam do tego debilu jeden, to już to będzie krzywdzenie innych. Czyli to będzie już ta agresja, no negatywna. Dobra, nie będę się posługiwać określeniem pozytywna, negatywna, bo widzę, że to Państwu nie za bardzo pasuje, nie? Czyli jeśli ja wiem, że ja mam w gardle, to ja mogę w tym momencie, w którym czuję, że ja już nie mogę tego po prostu powstrzymać, że tych emocji we mnie jest tak dużo, tych trudnych emocji, nieprzyjemnych emocji jest tak dużo, że ja muszę je wyzwolić, to ja po prostu wejdę do, na przykład do mojego samochodu i w tym samochodzie zacznę wrzeszczeć. Wejdę do łazienki i w łazience będę wrzeszczeć. Jeśli ja wiem, że ja czuję, ja mam emocje złości w rękach, no to zamiast kogoś walnąć, ja uderzę ręką w stół. Oczywiście nie tak mocno, żebym sobie zrobiła krzywdę. Jeśli ja wiem, że ja czuję emocje w nogach, zamiast kogoś kopnąć, kopnę w coś, co, czemu nie wyrządzę krzywdy i oczywiście nie wyrządzę krzywdy również sobie. A praca, drodzy Państwo, bo ja teraz Państwu mówię o tym ostatnim elemencie, tak? Czyli o tym momencie, w którym już po prostu eksploduje, w którym już mamy pokokartkę, w którym już po prostu, wiecie, wybuchamy, tak? Czyli właśnie ja to nazywam agresją. Ale przecież ja mogę i powinnam, każdy z nas powinien pracować ze swoimi trudnymi emocjami na bieżąco, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której mi wykipi mleko. Żeby nie doprowadzać do tego, po co komu mleko, które wykipi, podobno jest niedobre. Nie wiem, drodzy Państwo, bo ja nienawidzę mleka w ogóle, ja go nie piję, ale podejrzewam, że mleko, które wykipi, jest po prostu bardzo, bardzo niedobre. Więc jeśli ja wiem, że dzieje się coś, co jest trudne i co powoduje we mnie trudne emocje, bo mam niezaspokojone jakieś potrzeby, to ja na bieżąco się tym zajmuję. Jeśli ja czuję zmęczenie, no to po prostu robię coś, żeby zaspokoić moją potrzebę odpoczynku. Zdrzemnę się na 10 minut, no przecież może się świat nie zawali, jak się zdrzemnę na 15 minut. Jeśli mam niezaspokojoną potrzebę, jeśli ja dojdę do tego, że za moją jakąś trudną emocją stoi niezaspokojona potrzeba kontaktu z przyrodą, to ja na moment wyjdę na balkon, to ja na moment, nie wiem, popodlewam kwiatki, no zrobię cokolwiek, żeby móc
te trudne emocje na bieżąco rozpoznawać, na bieżąco oswajać, tak? Rozumieją Państwo. A już najlepiej, jeżeli wiemy, gdzie my te trudne emocje mamy, to żeby właśnie tą częścią swojego ciała pracować. No ja wiem, że mam emocje w głosie, dlatego no prowadzę zajęcia, dlatego śpiewam, tak? Bo po prostu to mi daje wielką, jak ja po prostu zaśpiewam, jak ja coś powiem, to po prostu ja wiem, że ja jestem w kontakcie, tak? Że ja wszystkie te trudne emocje, które mam w sobie, mogę w jakiś sposób wyzwolić. Jeśli ktoś ma emocje trudne w dłoniach, to może chodzić na przykład na jakieś sztuki walki. Ja pamiętam, drodzy Państwo, jak mojemu synowi bardzo pomogło judo, bo miał bardzo duży problem z radzeniem sobie ze swoimi trudnymi emocjami, no i działały mu ręce, tak? Miał tą złość i trudne emocje w dłoniach. Jak zaczął chodzić na judo, to jest zupełnie inna sytuacja, już on po prostu je na bieżąco, te trudne emocje gdzieś tam może z siebie wyzwolić. Więc zobaczcie, jak ważne jest to, żeby rozpocząć od początku, czyli od takiego wglądu w siebie, od tego, żeby wiedzieć, tak, że jakby coś się ze mną dzieje, jest niekomfortowo, bo moje ciało reaguje tak, a nie inaczej, ok, czuję stres, czuję zmęczenie, ok, jaką mam niezaspokojoną potrzebę. Robótki na szydełku, no pewnie, że tak, Pani Małgosiu, jeżeli mamy złość, no to wiadomo, że nam to pomoże, nie? To jest bardzo ważne. Drzeć papier, gnieść papier, gazety, mazać, no dokładnie tak jak się czuję, jak się ma tutaj w ręce. Ja też chyba mam trochę w ręce, bo jak rozmawiam przez telefon, to bardzo często sobie coś tak kreklam, nie? Więc bo też mi to pomaga, uspokaja mnie, nie? Tak, że jakby, czyli jakby, no też w jakiś sposób oswajam swoje trudne emocje, bo jak prowadzę jakąś trudną rozmowę, no to wiadomo, że mam stres. Gniotki, Pani Monika powiedziała, jasne, że tak. Dobra, no i teraz, żeby zrozumieć i oswoić złość, czyli w momencie, w którym, słuchajcie, jesteśmy już, po prostu czujemy, że to za chwilę no po prostu będzie pozamiatane, że to w ogóle wyleje się, no to jest kilka kroków. Ja te kroki tutaj Państwu zapisałam za panią Emilią Kulpom-Nowak i Joasią Berendt z artykułu Co mówi złość? Z bardzo fajnej strony NVC Lab, z której też często korzystam, tam są bardzo mądre osoby, trenerzy, certyfikowani porozumienia bez przemocy, polecam Państwu. Że trzeba jakby dokonać takich pięciu kroków. Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło, co ktoś powiedział i zrobił. Czyli fakty, nie? Czyli dana osoba, czyli ktoś powiedział to i to. Na przykład uczeń powiedział, nie zrobiłem zadania domowego, tak? No bo zobaczcie, to proste zdanie, nie zrobiłem zadania domowego, no, może spowodować, że eksplodujemy totalnie, nie? Nie zrobiłem zadania domowego. Eksplozja, reakcja, nie? Dlaczego nie zrobiłeś zadania domowego? Być może będzie taka, nie? No to teraz pytanie. Zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło, co powiedział. No to okej. Tomek powiedział, nie zrobiłem zadania domowego. To jest fakt, to jest obserwacja, on to powiedział, tak? Tomek powiedział, nie zrobiłem zadania domowego. Dwa. Z uważnością detektywa, trop myśli i oceny, a szczególnie myśli typu powinno się, nie powinno się, to nie w porządku. Czyli zobaczcie, to jest ten moment, w którym ja tak, po tym jak powiem, Tomek powiedział, nie zrobiłem zadania domowego, to teraz wchodzę, uwaga, uwaga, do tego mojego teatru, który jest gdzieś tutaj, tak, wokół mnie i w tym teatrze jest tak. Uczniowie powinni robić zadania domowe. Szkoła jest po to, żeby uczniowie robili zadania domowe. Jeżeli nauczyciel zadaje zadanie domowe, to musi uczeń zrobić zadanie domowe. Ty nigdy nie robisz zadania domowego, ty debilu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja wchodzę, tak, do tego wszystkiego, co ja sobie tam mówię, nie? Czyli do wszystkich ocen, etykiet, myśli na jego temat, na swój temat i tak dalej. Poszukaj niezaspokojonych potrzeb, czyli tego, co w danej chwili jest dla Ciebie ważne, a jest niezaspokojone. No i teraz pytanie, jaka potrzeba
jest niezaspokojona w tym momencie. Jaka moja potrzeba jest w tym momencie niezaspokojona? Ok. W tym momencie jest niezaspokojona moja potrzeba bycia wziętym pod uwagę. W tym momencie jest niezaspokojona moja potrzeba wspólnoty. No bo zadałam to zadanie całej klasie, cała klasa je zrobiła, tylko on jej nie zrobił, nie? Więc jakby, no, jakby odszukuję te potrzeby. No i teraz poszukaj uczucia, które stoi za tym, za tą potrzebą. No czuję, smutku nie czuję, irytację, nie? No, frustrację. No, wiemy, że złość, bo tam kryje się ten temat. I teraz z miejsca kontaktu ze sobą i większego spokoju, no bo zobaczcie, jak ta praca, nie, która, no ja wiem, że to strasznie długo trwa, jak Państwu tłumaczę, no ale to jakby w miarę czasu, jak praktykujemy, no to przychodzi szybciej, nie? Że w tym, że jakby jak to przepracujemy, no to wtedy możemy możemy zwrócić się do siebie albo do kogoś, możemy mieć do siebie albo do kogoś prośbę. Czyli na przykład ja mogę powiedzieć tak, słuchaj, Tomek, to był Tomek? Chyba Tomek. Tomku, słyszę, że nie zrobiłeś zadania domowego, bo wiesz, no jest mi z tego powodu, no jest mi z tego powodu trochę, no trochę czuję frustrację, bo wiesz co, bo bardzo bym chciała, żebyśmy tutaj brali się pod uwagę, żebyśmy się szanowali, żebyśmy po prostu byli tutaj w takiej wspólnocie i czy mógłbyś robić te zadania domowe, nie? To jest jakby taki komunikat już zupełnie, totalnie w duchu porozumienia bez przemocy, jakby w kontakcie z drugim człowiekiem, nie? Ale też, słuchajcie, to nie musi być tylko w kontakcie z drugim człowiekiem, bo to może być też w kontakcie ze sobą. Ja mogę w tym momencie dać jakąś prośbę do siebie, nie? I to mogą być różne prośby, które w tym momencie mi się pojawią. Okej, okay, dobra. Bo ja widziałam, że jakby, że pojawiają się jakieś pytania. Bardzo bym Was prosiła, żebyście powiedzieli, czy to jest dla Was tak mniej więcej zrozumiałe i co bym mogła jeszcze dopowiedzieć, dobrze? W tym czasie przypomnę Wam, że w materiałach, które dla Państwa przygotowaliśmy, mamy oczywiście certyfikat, mamy scenariusze lekcji wychowawczej. Ewelinka, jakbyś mi napisała na Guest Responsie, jaka jest cena, dobrze, bo ja nigdy tego nie pamiętam, bo mam problem z cyferkami. I teraz, jakie są scenariusze lekcji wychowawczych? Dla klas 1-3 trudne emocje, złość i zazdrość. Dla 4-6 jak radzić sobie ze złością, trudne emocje, emocje wstyd. I dla starszych, powyżej 7 też odmienili złości. Dla każdej z grup macie po 2 scenariusze zajęć. Okej. Aha, czyli do godziny 22 cena zostaje 20 zł. Okej, czyli do godziny 22, słuchajcie, macie czas na to, żeby te materiały kupić w tej cenie promocyjnej, a później już po 22 cena ulega modyfikacji na 30 zł. Ja myślę, że ta cena jest na tyle atrakcyjna, że można sobie, znaczy na tyle atrakcyjna i w stosunku do tego, ile jest materiałów, naprawdę można sobie na to pozwolić, a jak Państwo, no, część z Państwa już zakupiła i mówi tutaj, że dobrze przygotowane, znaczy, że jest ok. Tak mi się wydaje. Zawsze mi trudno, wiecie, mówić o swoich własnych dzieciach w samych superlatywach, no ale, ale naprawdę to są dobre materiały, także bardzo serdecznie Państwu je polecam. Ok, czy są jakieś pytania? Wszystko zrozumiałe, dziękuję bardzo, super, dziękuję. Jakieś scenariusze do przedszkola? Pani Aniu, jak najbardziej może Pani skorzystać z scenariuszy dla klas 1-3. Nie ma najmniejszego problemu, proszę korzystać z tych scenariuszy dla klas 1-3. Tam nie ma nic takiego, co by przedszkolaki nie zaczaiły. Aha, gdzie jest wszystko widzące i kickboxerka, do których się odnosimy? One są na platformach streamingowych, zatem bez problemu Państwo do nich trafią. Ewelinko, czy pojawiają się jakieś pytania na Get Responsie, na które bym mogła jeszcze odpowiedzieć? Czy oprócz scenariuszy jest coś jeszcze? Coś jeszcze? Oprócz 6 scenariuszy? Nie. Certyfikat. Myślę, że 6 scenariuszy to jest tak dużo, że nie wiem, co by jeszcze mogło być więcej.
Co z tą złością szkoły, dlaczego jej szkoła nie lubi? No dlaczego jej szkoła nie lubi? Bo jej nikt nie lubi, drodzy Państwo, ponieważ nikt nie uczy uczniów tego, jak zachowywać się, jak sobie radzić, jak sobie oswajać trudne emocje. No to myślę, że to właśnie odpowiedziałam na to pytanie, tak? że szkoła nie lubi złości, dlatego że nikt tej złości w szkole nie oswaja. Ale Państwo będą pierwsi dzięki dzisiejszemu webinarium, dzięki materiałom dydaktycznym zaczną Państwo oswajać w Waszej szkole złość. Dzieci będą wiedziały, że złość jest nieprzyjemną emocją, że mamy prawo ją czuć, ale nie mamy prawa krzywdzić innych w momencie, kiedy nie potrafimy jej w sobie zatrzymać, tak? Więc nie to, że szkoła nie lubi złości, szkoła nie lubi agresji, tak? A dzieciaki się zachowują agresywnie, dlatego że nie potrafią zachowywać się nieagresywnie, nie potrafią reagować w sytuacjach, które mają trudne emocje, tak żeby nie krzywdzić siebie lub innych ludzi. Bardzo dziękuję za przydatne informacje. To ja bardzo Państwu dziękuję, oczywiście, ale ja jeszcze nie kończę, bo jeszcze mam dla Państwa kilka rzeczy. Ktoś mówi, że pani Joanna jest pani bardzo kompetentną osobą, tak trzymaj. Czy można zaprosić panią na szkolenie rady pedagogicznej? Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, można mi zaprosić na szkolenie rady pedagogicznej. Ja tak naprawdę jeżdżę po całej Polsce, przepraszam, bo dam Państwu, na naszym Facebooku są nawet przypięte informacje, gdzie, jakie mamy, no, część naszych tematów, także jak najbardziej można nas zaprosić, proszę, można się z nami skontaktować, za chwilę podam numer telefonu. Bardzo się cieszę, że Państwo są zadowoleni, jaką mam zaspokojoną potrzebę informacji zwrotnej, czy przyczyniłam się do wzbogacenia życia innych. Super. Nie wszyscy nauczyciele reagują adekwatnie na złość dziecka w szkole. Oczywiście, że nie reagują adekwatnie na złość dziecka w szkole, ponieważ nie mają kontaktu ze swoimi własnymi emocjami. Bo jeśli ktoś nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, nie jest w stanie mieć kontakt i reagować na emocje innych ludzi, nie jest w stanie przyjąć. Nie emocji. To jest, drodzy Państwo, chyba na początku mówiłam o tym byciu w kontakcie. Przed webinarem mieliśmy problemy techniczne. Ja mówię, jejku, jaka ja jestem zestresowana. Ja po prostu nie wiem, czy ja poprowadzę. Ewelina, ja nie wiem, czy ja w ogóle jestem w stanie poprowadzić ten webinar. A Ewelina ze stoickim spokojem, ponieważ była w kontakcie ze swoimi własnymi emocjami, powiedziała tak: Asiu, jesteś teraz w bardzo trudnych emocjach. Tak? No, trzeba mieć najpierw kontakt ze swoimi, żeby dać empatię. Nie zapytałam mnie, czy jesteś w trudnych emocjach? No. O tak, bardzo ważne, bycie w kontakcie z własnymi emocjami. Tak, to jest najważniejsze. W ogóle w byciu z drugimi i z innymi ludźmi, drodzy Państwo, najważniejsze jest to, żebyśmy najpierw mieli kontakt z sobą samym. Tak? Nie bez powodu, Szanowni Państwo, terapeuci nie bez powodu są w superwizji, ponieważ pracując z innymi ludźmi, pracując terapeutycznie ze swoimi pacjentami, muszą mieć swoją własną superwizję, czyli muszą mieć swoją własną terapię, żeby móc pracować z innymi. A zobaczcie, my jesteśmy nauczycielami, wy jesteście nauczycielami. W ilu waszych szkołach macie dostęp do psychologów, którzy pomagają wam? W każdej szkole jest psycholog, ale on jest dla dzieci. A czy macie psychologów albo superwizorów w swoich szkołach? W niewielu szkołach, no głównie w tych, które nie są szkołami systemowymi, są psycholodzy. Więc no, to jest trudne. Bardzo dziękujemy za pozytywny feedback. No tak, zapraszamy na nasze kolejne webinary, oczywiście. Przypominam, drodzy Państwo, że kolejny webinar 13 lutego, w poniedziałek nasza znawczyni od papierologii Angelika Perdyk-Habinowska opowie nam o tym, jak wdrażać elementy oceniania kształtującego w szkole podstawowej. 22 lutego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na webinar o depresji, ponieważ no kilka dni później jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, więc to będzie dla Państwa webinar jak znalazł, bo po prostu będziecie mieli przygotowanie do pracy z uczniami, też oczywiście pojawią się materiały dydaktyczne, ja je poprowadzę, natomiast 1 marca zapraszam Was bardzo serdecznie, znaczy przede wszystkim nauczycieli uczniów starszych, czyli od klasy 8 wzwyż,
na webinarium pod tytułem Jak wspierać system wartości nastolatka. Na tym webinarze będę Państwu też mówiła o wartościach edukacyjnych filmu Filip, który wchodzi na ekran 3 marca i naprawdę go bardzo polecam, żeby wybrać się do niego z młodzieżą. W ramach właśnie godzin wychowawczych przygotowaliśmy dla Państwa w Kinoszkole materiały dydaktyczne do tego filmu, za niedługo je Państwu udostępnimy na webinarze i też jesteśmy w trakcie robienia prelekcji do tego filmu, także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Jeśli ktoś, bo pytań nie widzę, zatem jeśli ktoś z Państwa chciałby się ze mną skomunikować, to podaję Państwu mój numer telefonu oraz bezpośredni adres mailowy do mnie. Na wszystkie pytania Państwu postaram się odpowiedzieć, albo jeżeli Państwo będą mieli jakikolwiek problem z na przykład materiałami dydaktycznymi, to powiem Państwu tak, że one zawsze trafiają do adresatów, to nie jest tak, że jeżeli Państwo wykupią, to one nie trafią, tylko po prostu proszę sprawdzać skrzynki spamowe, bo niektóre poczty, niektóre nasze skrzynki działają tak, że po prostu z różnych adresów, na przykład takie potwierdzenia przychodzą do spamu. Także proszę się nie stresować, materiały na pewno przyjdą, a jeśli nie, to po prostu proszę do nas napisać, czy to na Facebooku, czy to mailem, czy to zadzwonić do sekretariatu albo do mnie i po prostu nas o tym poinformować. No, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za aktywną obecność, za to, że Państwo z nami byli, no i oczywiście zapraszam na kolejne nasze webinary już w przyszłym tygodniu, a dokładnie za 2 tygodnie na webinar o depresji, a za 3 tygodnie o świecie wartości nastolatków i oczywiście w marcu będą kolejne webinary, ale o tym powiem Państwu później. Dziękuję i do zobaczenia, do następnego razu.